Cześć, jestem Martyna i witam Was w 57. filmiku na moim kanale. Dzisiaj w ramach trzeciego w tym roku vlogmasu przychodzę do Was z challenge'em, tagiem, to czy to, oczywiście w edycji świąteczno-zimowej, także odpowiemy sobie na bodajże 20 pytań a propos tego, co wolę w święta czy w zimę. No i więcej nie przedłużamy, jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki, no i zaczynamy! W ogóle nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ja dopiero teraz to zauważyłam, że dopasowałam się moją czapeczką do czubka choinki. No i lecimy już z pytankami. Wszystkie przygotował dla mnie mój przyjaciel, także ja też teraz pierwszy raz po prostu je widzę. A więc pierwsze pytanie, barszcz czy zupa grzybowa? Jedyna prawidłowa odpowiedź tutaj to jest barszcz podczas tego obiadu, kolacji wigilijnej, ale u nas właśnie stosunkowo wcześnie się tą kolację zaczyna, także w sumie to jest taki bardziej obiad. Także na kolację później zawsze jem sobie grzybową, także obie te zupy jednego dnia zaliczam. Ale myślę, że gdyby nie moja ciocia, która nie lubi barszczu i właśnie dla niej specjalnie zawsze jest ta grzybowa robiona, to w sumie jadłabym chyba sam barszcz i w sumie mi by to wystarczyło. Ale obie zupy bardzo lubię, ale jeżeli mam już wybierać właśnie tą potrawę wigilijną, to będzie to oczywiście barszcz. Dwa. Prezenty pakowane w papier czy w torebce? I tu powiem Wam, mam mały dylemat, bo z jednej strony, jeżeli ja dostaję jakiś prezent, to ja lubię, jeżeli właśnie on jest w papierze, bo wtedy ten cały proces takiego otwierania, odpakowywania tego prezentu jest dużo ciekawszy i taki, nie wiem, no bardziej taki, nie wiem jak to nazwać, ale no po prostu jest fajniejszy, jeżeli tak po prostu się otwiera taką torebkę i wyjmuje z tej torebki i okej, po wszystkim. Ale z drugiej strony jednak ta torebka jest bardziej ekologiczna, jednak można ją użyć wiele razy, papier po prostu, wiadomo, rozrywamy i wyrzucamy go potem do kosza, także delikatnie jednak skłaniam się ku torebkom. Świąteczny sweter czy świąteczne skarpetki? Nie mam na sobie teraz niczego świątecznego takiego stricte z ubrań. Niestety swetra świątecznego nie posiadam, świąteczne skarpetki też nie. Mam w sumie tylko za kolanówki świąteczne, je można podpiąć pod skarpetki. Także tutaj zagłosuję na skarpetki. Swetry może są takie bardziej widoczne i tak od razu dają taki vibe właśnie świąteczny, jeżeli jak, nie wiem, cała rodzina się ubierze w te swetry i to też jest wtedy takie urocze. Ale na dłuższą metę powiem Wam, że zawsze mi się robi w nich gorąco, w takich swetrach i po prostu ja i swetry to tak nie bardzo. Także wybieramy skarpetki. Choinkowe światełka kolorowe czy białe? To zależy gdzie. Jeżeli chodzi o takie dekoracje właśnie domu czy pokoju, tak jak sobie dekorowaliśmy też pokój, koniecznie sprawdźcie w karcie link, to tam użyłam też kolorowych lampek i to moim zdaniem dało dużo lepszy efekt niż właśnie gdybym użyła takie zwykłe białe. Także jeżeli chodzi o takie właśnie dekoracje tutaj różnych takich rzeczy, żeby po prostu było świątecznie wokół nas, to kolorowe jak najbardziej, ale właśnie na samej choince wolę, jak po prostu bombki robią tą kolorową robotę, aniżeli światełka. Także to zależy, gdzie użyjemy te lampki, ale jeżeli mam tak teraz wybrać, to chyba jednak kolorowe. Dostać konkretny prezent czy pieniądze? Konkretny prezent, zdecydowanie. Ja uważam, że jeżeli daje się komuś kasę albo taki, nie wiem, jak to się nazywa? Bon podarunkowy, tak? Do jakiegoś sklepu czy gdzieś, to wtedy, kiedy rzeczywiście wiemy, że dana osoba, nie wiem, bardzo lubi jakiś sklep i na pewno coś sobie w nim wybierze i na pewno będzie szczęśliwa z takiego prezentu, wtedy okej. Okay. Ale ja jestem bardziej za tym, żeby po prostu jak jest taka okazja typu właśnie święta czy urodziny, to żeby rzeczywiście... Chociaż na urodziny kasa też nie jest zła. No dobra, jak mamy jakieś święta, to wtedy skorzystajmy z tego i po prostu dajmy komuś jakiś prezent. I wtedy też najlepiej taki prezent od serca dać jakiś, no, skorzystać z tej okazji, że po prostu można komuś dać taki fajny prezent. A kasę można dać, nie wiem, na komunię, na ślub, na urodziny też może i na tego typu rzeczy. Także zdecydowanie konkretny prezent. Pierogi czy uszka? Pierogi, zdecydowanie pierogi. Moja babcia robi najlepsze pierogi na świecie. Bez dwóch zdań mogą się mierzyć z pierogami Magdaleny Gessler. Nie jadłam ich nigdy, ale mówię Wam, że moje babci są najlepsze, nic ich nigdy nie przebije. Co prawda uszka moja babcia też robiła, ale wiecie, niby uszka i pierogi to jest praktycznie to samo, bo w sumie jest to samo ciasto i na dzienie chyba też jest to samo. Także w sumie niby smakuje to tak samo. Ale jednak to jest to trochę jak tak z makaronem, nie? Jak macie kształty makaronu, to każdy kształt jednak smakuje troszkę inaczej. Przynajmniej ja jako koneser makaronu tak mam. To tak samo właśnie pierogi, a uszka, które są jeszcze tak dodatkowo zwinięte, sklejone tak, to jednak to daje też taki inny vibe i od razu jest tak inaczej. Także uszka tak tylko do barszczu, ale pierogi to ja po prostu jem przez całe święta non-stop, aż mi po prostu wyjdą uszami. Także pierogi, prezent własnoręczny czy kupiony? Prezent własnoręczny.
Jednak to jest zupełnie inny taki vibe, inne odczucie, jak dostaje się prezent, który jest zrobiony przez kogoś, albo po prostu ma jakieś takie głębsze znaczenie. No, nie musi to być coś drogiego, coś, nie wiem, nie wiadomo jak dużego. No nie oszukujmy się, każdy chyba ma tak, że woli dostać coś takiego od serca, niżeli, nie wiem, ktoś się zapyta, co chcesz? Chcę lokówkę. Dobra, masz lokówkę. No jednak jeżeli poświęcamy czas na znalezienie tego prezentu, na ewentualnie zrobienie go, wtedy i jest to coś takiego rzeczywiście bardzo od serca, to jest to od razu dużo lepszy prezent i myślę, że święta jednak od tego są, żeby dać trochę siebie, trochę swojego właśnie serca i tak dalej. Także zdecydowanie takie prezenty od serca czy własnoręczne są dużo, dużo lepsze. Choinka sztuczna czy prawdziwa? Tu też mam dylemat. Tak samo trochę jak z tym pakowaniem prezentów. Z jednej strony mamy choinkę prawdziwą, która daje jednak ten taki fajniejszy vibe i no ten zapach tej choinki i tak dalej i no jest to coś takiego typowo świątecznego i tak jeszcze bardziej się wdrażamy w te święta, jak nie wiem, idziemy wybierać tą choinkę, potem trzeba ją oprawić, włożyć w jakiś stojak i potem całą rodziną się ubiera i ta choinka właśnie przede wszystkim tak pachnie bardzo. Ale z drugiej mamy choinkę sztuczną, którą możemy kupić raz i wykorzystujemy ją przez parę lat, paręnaście, nawet parę dziesiąt, a taka choinka właśnie prawdziwa idzie po prostu po roku. Nawet nie po roku, no kupujemy ją w grudniu, a w styczniu już idzie sobie na śmietnik tak naprawdę, więc to nie jest zbyt fajne, ale no mimo wszystko chyba skłonię się ku tej prawdziwej, bo jednak też można kupić prawdziwą na przykład w takiej doniczce, albo można ją potem posadzić u siebie w ogródku, albo trzymać ją przez następny rok, utrzymywać ją przy życiu gdzieś, nie wiem, w piwnicy czy gdzieś. No są też po prostu takie możliwości, żeby nie wyrzucać jej po prostu po tym miesiącu. Jeżeli mamy możliwość, to myślę, że fajnie po prostu wziąć coś takiego pod uwagę. Łyżwy czy sanki? Jeszcze parę lat temu powiedziałabym, że sanki, ale teraz zdecydowanie wybieram łyżwy. Co prawda sanki też mają swój urok i taki bardzo powrót do dzieciństwa i to też jest bardzo fajne samo w sobie i można się fajnie powydurniać i tak dalej, jednak lód jest nieco twardszy niż ziemia pokryta śniegiem, na którą w razie czego z tych sanek się wywalisz. Także no, na łyżwach aż takich wygupów i tarzania się w śniegu nie ma, ale łyżwy mają bardzo fajny, taki właśnie bardzo świąteczny i taki też trochę i elegancki i romantyczny taki vibe. No nie wiem, ale po prostu łyżwy to jest coś. Ja w ogóle praktycznie od zawsze chciałam umieć jeździć na łyżwach, tak jak właśnie łyżwiarki figurowe, że tak mega dobrze po prostu sobie robić takie fajne piruety na tym lodzie i po prostu jak ja to oglądam, to ja mam takie, Jezu, ja też tak chcę, ale z drugiej strony znam swoją koordynację ruchową, jeżeli chodzi o takie rzeczy i znam mojego farta i moją niezdarność. Ja wiem, żebym leżała na tym lodzie 99% czasu, także niestety nie podjęłam się tego nigdy. Dużo małych prezentów czy jeden duży? Powiem Wam, że nie wiem. To bardzo zależy. Generalnie chyba wolę dostać więcej mniejszych prezentów, że po prostu od większej ilości osób dostanę jakiś prezent, taki mniejszy, jeżeli wszyscy by się mieli, nie wiem, składać na jakiś większy. Tak to wtedy, jak dostaję od kogoś jakiś prezent, to jest takie rzeczywiście od danej osoby, że to był jej pomysł, żeby mi coś takiego dać, że ona poświęciła czas, żeby wyszukać ten prezent, czy zrobić ten prezent, tak jak już mówiliśmy. I wtedy to jest takie właśnie bardziej takie prywatne, takie, wiecie, tylko pomiędzy mną a tą osobą. A jak to się składa po prostu i mówi, nie wiem, pięciu osobom, ej, złóżmy się na jakiś tam prezent dla kogoś. A, dobra, no to tylko prześlijcie mi kasę, to ja kupię. No to wtedy jest to na zasadzie odbębnijmy ten prezent i tyle. A poza tym pod choinką dużo lepiej prezentuje się dużo prezentów niż taki jeden wielki. No, nie powiecie mi, że tak nie jest. Cukrowa laska czy czekoladowy Mikołaj? Czekoladowy Mikołaj. Jednak cukrowa laska to jest tak, że ja sobie rzeczywiście w święta zjem jakąś cukrową laskę, ale zjem sobie jedną i już po prostu jestem strasznie, wiecie, zasłodzona już nią i to jest takie... A czekoladowe Mikołaje to jest jednak taki... Myślę, że w Polsce taki większy symbol świąt niżeli laski cukrowe i częściej się dostaje właśnie jakiegoś Mikołaja z czekolady. I rzeczywiście czekoladą mogę się opychać i opychać, także czekolada. Dawać czy dostawać? Jedno i drugie? Nie, serio, z chęcią jedno i drugie bym wybrała, ale jeśli już, to chyba dawać jednak. I ja wiem, że zabrzmi to tak, że o Jezu, teraz chcę się pokazać, że ona jest taka hojna i fantastyczna i że nie wiem, ale nie, to nie chodzi o to.
Po prostu ja naprawdę lubię dawać komuś taki prezent, że wiem, że na pewno mu się spodoba. Jak nie jestem pewna, czy mu się spodoba, to mnie to strasznie stresuje zawsze i ja mam takie, żeby to się spodobało, żeby to się spodobało. Ale jak wiem, że na pewno mam taki super pomysł na czyjś prezent i po prostu wiem, że ta osoba będzie w niebo wzięta i rzeczywiście później się okazuje, że wyszło super, to ja po prostu jestem wtedy mega szczęśliwa, jak widzę, że właśnie osoba się cieszy z tego prezentu. Tym bardziej, jeżeli robię coś, nie wiem, własnoręcznie, czy jakiś taki bardziej przemyślany prezent i wtedy rzeczywiście widzę, że to moje serce i mój czas nie poszło na marne, no to wtedy jest to naprawdę bardzo fajne uczucie, jak widzisz, że ktoś się tak szczerze z tego cieszy. Oczywiście, no, dostawać też lubię, no, kto nie lubi. Ale mam też tak, że jak coś dostaję, to nigdy nie wiem, jak się zachować. I to jest też dla mnie takie strasznie krępujące. Ale no mówię, najchętniej wybrałabym jedno i drugie. Kolor czerwony czy zielony? Najlepsze jest połączenie tych dwóch kolorów. Wtedy jest idealnie, wtedy jest bardzo świątecznie i bardzo uroczo i w ogóle są dwa najbardziej świąteczne kolory. Ale jeżeli mam wybrać, to chyba czerwony, jednak zielony kojarzy nam się tak bardziej po prostu przez choinkę. I w sumie nie wiem co jeszcze i po prostu no, w dekoracjach używamy tego zielonego, no żeby nam współgrał z choinką po prostu. Myślę, że tak na tej zasadzie bardziej. A czerwony wtedy tak bardziej podbija jeszcze ten zielony i tak w ogóle fajniej wygląda w wielu miejscach w domu, można go wykorzystać. No nie wiem, jakoś tak czerwony bardziej do mnie przemawia. Święta ze śniegiem czy bez? Oczywiście, że ze śniegiem. Co prawda ja teraz zostałam ostatnio kierowcą, także już ten śnieg i jeżdżenie w śniegu to nie jest jednak takie fajne, tak jak jest dla pasażera obok, który podziwia sobie widoki. Ale mimo wszystko święta muszą być ze śniegiem. Jak nie ma śniegu na święta, to nie ma tego vibe'u świąt takiego. No jednak jest to zima i jesteśmy w Polsce i powinien być na święta śnieg. I tyle. Kompot z suszu czy gorąca czekolada? Kompot. Nie, nigdy w życiu. Ja kompotów nie trawię od dzieciństwa. Nieważne, czy to byłby kompot kupiony, czy tak jak w szkole, czy nie wiem, czy zrobiony przez moją babcię. Nie. Ja nie trawię żadnego. A gorąca czekolada, kakałko, czy herbatka zimowa, to jest to. To są prawdziwe napoje zimy i świąt. Kolędy czy świąteczne piosenki? Świąteczne piosenki, ale to dlatego, że są bardziej takie szczęśliwe i takie skoczne. Wiecie, kolędy nasze polskie są takie bardzo przygnębiające. I że wiecie, mamy, o, radujmy się i po prostu to radowanie się to jest takie... I no nie, jednak no, święta to jest... No radosny czas. I tak, i powinniśmy też, jak puszczamy sobie jakieś piosenki świąteczne, to powinny być właśnie szczęśliwe i takie bardziej skoczne. Nie mówię, że takie jak w klubach jakieś nie wiadomo co, ale no mówię, takie po prostu szczęśliwe. A nasze polskie kolędy są strasznie takie powolne i przygnębiające i nie. Świąteczne piosenki dają dużo lepszy vibe świąt niż kolędy. Filmy świąteczne czy książki świąteczne? Filmy. Mimo, że ja naprawdę lubię czytać książki, to zazwyczaj jednak częściej sięgam po różne jakieś seriale czy filmy, głównie seriale. I no jednak jak tak się siedzi z całą rodziną wtedy i tak pod kocykiem wieczorem z jakąś, nie wiem, herbatką świąteczną i ogląda się jakieś świąteczne filmy, no to jednak jest bardziej ten vibe świąt, więc filmy. Kupowanie prezentów w sklepie czy przez internet? Przez internet zdecydowanie. W sklepach teraz jest naprawdę bardzo mało rzeczy takich, które rzeczywiście można kupić na prezent, które są takie bardziej oryginalne i tak dalej. Ja do sklepu wchodzę tak jakiś czas przed świętami tylko po to, żeby po prostu złapać taki vibe świąteczny trochę, ewentualnie żeby kupić nową kurtkę. Albo nie wiem, coś w tym stylu po prostu, niżeli kupować komuś prezenty. Bo jak ja idę do galerii, to w sumie dla mnie tam są tylko do kupienia jakieś, nie wiem, ozdoby świąteczne. O, jeszcze ozdoby świąteczne kupuję, ale to też nie jakoś dużo i nie zawsze. Także no to jest mój powód, kiedy idę do galerii przed świętami. Ja też nie idę przed samymi świętami, bo wtedy jest za dużo ludzi. Ale zawsze te galerie są fajnie tak właśnie przygotowane na święta, ładne światełka, dekoracje, także fajnie jest po prostu się na to popatrzeć i złapać taki vibe świąteczny. Ale no mówię, żeby kupić komuś fajny prezent, to ja sobie nie wyobrażam po prostu chodzenia po galerii, szukania czegoś na siłę. Po prostu muszę sobie usiąść w internecie i poszukać czegoś w internecie. No i mówię, w internecie jest dużo więcej różnych fajnych rzeczy, które można gdzieś kupić właśnie na prezent, a w galerii no jest tak... Jest bida z nędzą. I wodorosty. I ostatnie pytanie na dziś. Pierwszy dzień świąt czy Wigilia? Dla mnie zdecydowanie Wigilia jest to dużo bardziej świąteczne niż pierwszy dzień świąt. Jednak ten cały czas tak jest związany z przygotowaniem tej kolacji, z jedzeniem tej kolacji świątecznej, wigilijnej i potem dzielenie się tymi prezentami i tak dalej, to jednak
No mówię, to jest ten vibe świąt. A pierwszy dzień świąt w sumie u mnie wygląda tak, że po prostu albo jadę do, gdzieś tam do kogoś, do jakiejś rodziny na jakiś obiad po prostu, ale już wtedy też nie ma i tych prezentów i tak dalej, tylko po prostu sobie idziemy coś tam zjeść, to co zostało z poprzedniego dnia tak naprawdę. Albo po prostu siedzimy w domu i cieszymy się prezentami i zjadamy resztki właśnie z Wigilii. Także i tak kończy się na tym, że jemy to, co było poprzedniego dnia. I oczywiście chyba w każdym polskim domu tak jest przez najbliższy tydzień po świętach. Także zdecydowanie pierwszy dzień świąt to jest esencja po prostu świąt Bożego Narodzenia i to jest jeden z lepszych dni w roku. Zdecydowanie Wigilia. No i dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. W komentarzach na dole oczywiście możecie pisać, co wy byście wybrali, czy wybraliście podobnie tak jak ja, czy z czymś się kompletnie nie zgadzacie. Oczywiście ja chętnie sobie poczytam wasze odpowiedzi. Zostawcie też kciuki w górę, jeżeli ten film wam się spodobał, jeżeli lubicie vlogmasy. Kliknijcie też subskrypcję, by dołączyć do naszej wspaniałej internetowej rodzinki. A ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!